Szanowni Państwo, ja chciałbym tutaj na wstępie jeszcze raz powitać Państwa z fundacji, jak i również chciałbym, żebyście Państwo zechcieli nam przedstawić to, co dotyczy monitorowania tego projektu, który Państwo realizujecie. Bardzo proszę o kilka słów w tym temacie. Dobrze? Proszę Państwa, my monitorujemy sesję Rady Miejskiej. Zobaczcie, Piotr Małowicz. Jesteśmy na Jeszcze raz, Pan Piotr. Bemusław Małowicz. Bemusław Małowicz. Pani. Marta Duda. Marta Duda. Jesteśmy oboje z Fundacji Stańczyka i przez rok bierzemy udział w projekcie monitorującym Rady Dzielnic Miasta Krakowa. Więc monitorujemy wszystkie sesje od tego miesiąca do lipca, do sierpnia. Właśnie przyszłego roku i staramy się nagrywać te sesje i dzielić się później pewne moduły tematyczne. Jak to wygląda w Krakowie, jak te sesje pracują i następnie wysnuwać pewne wnioski, które mają się znaleźć w ogólnym raporcie. A ten raport będzie kiedy? Po zamknięciu projektu, czyli w przyszłym roku. W przyszłym roku, drugie połowie przyszłego roku. Poza tym również planujemy wysyłać do Państwa wnioski o osób do informacji publicznej, jako do organu, czyli do Rady, oraz będziemy chcieli się z Państwem również spotykać indywidualnie i przeprowadzać wywiad z Państwem, czyli radnymi oraz Panem Przewodniczącym. W tym wypadku nie tylko z Radą Dzielnic Nowa Huta, ale również z radami pozostałych dzielnic. Więc myślę, że ktoś będzie od nas również u Państwa w przyszłym miesiącu na sesji Rady Dzielnic. A to wy Państwo nie będziecie przychodzić? To znaczy ja jestem w tym momencie, Pani będzie, ja jestem na zastępstwie za koleżankę, która nie mogła być dzisiaj, ale na każdej sesji będzie od nas osoba, która opiekuje daną dzielnicą, będzie obecna. Czyli krótko mówiąc, wy Państwo będziecie się opiekowali nami, tak? Tak to brzmi ładnie, tak. A są mieszkacie w naszej dzielnicy? Ja nie, dlatego ja jestem na zastępstwie. Ja też mieszkałam w Państwa dzielnicy także. A Pani także mieszka tutaj u nas? Tak? Nie. Mieszka. Ale Państwo mi przedstawią, co będą robić, będziemy zadawać pytania. I to wszystko. Znaczy to wszystko, co mam zamiar robić, czyli być obecnym na sesjach dzielnic oraz kontaktować się z Państwem, przeprowadzać ankiety, to nie będzie zresztą jedna ankieta. Mamy również zamiar obserwować prasę dzielnicową, dlatego dzisiaj już zabraliśmy część prasy z Państwa dzielnicy oraz będziemy sprawdzać, monitorować stronę internetową dzielnicy 18, jak i pozostałych dzielnic. Dziękuję bardzo. Pani Radna Mikołajczyk. No to ja się chciałam w trakcie naszej tak zwanej współpracy, bo ja to uznaję, że to jest jakaś jednostka kontrolująca radnie, prawda? Takie macie zadanie, tak? Tak, można to dać kontrolę. No właśnie. Ja strzeli, że tak pan jest inicjatorem tego. Inicjatorem jest Fundacja Stańczyka. No ale to Stańczyka. To jest Fundacja z siedzibą w Krakowie na ulicy. Fundacja Batorego. To ze środków Fundacji Batorego. Tak. A jakie osoby stoją? Słucham. Z Fundacji Stańczyka, koordynatorem projektu jednocześnie ta osoba, która rozpisała ten projekt, jest pan Jan Niedośpiał, zresztą zapisany jako nadawca tej ankiety do Państwa. To jest jeden z członków zarządu Fundacji Stańczyka. Fundacja Stańczyka, zresztą wszelkie informacje, które Państwo chcą uzyskać o naszej działalności, jest dostępna na stronie internetowej, przynajmniej staram się ją na bieżąco aktualizować. Fundacja jest siedzibą w Krakowie na ulicy Sławkowskiej. Więc jak mają Państwo jakieś pytania, to mogę. Niech Pan nam powie, tak, Państwo tu będziecie zbierać materiały, jak będziecie rozmawiać z radnymi, monitorować te sesje. I potem co będzie z tym robione? Czy to gdzieś będziecie publikować w gazetach, na stronach internetowych, będziecie się do tego odnosić, będą do tego komentarze. Jak to będzie w dalszym ciągu? Po roku ma powstać projekt, który ma podsumowywać te wszelkie działania i to ma być w oparciu o dostęp, bo my jesteśmy z ramienia prawa fundacji jako obywatele. Jesteśmy w oparciu o artykuł 61 Konstytucji, ustawę o dostępie do informacji publicznej i pod tym względem ma być oceniony raport, czyli jak obywatel może ma, jaki jest związek obywatela z Radą Gminy, również jest również monitoring Rady Miasta Krakowa prowadzony przez jedną osobę.
Czyli rozumiem z tego, co pan mówi, po roku tutaj tego monitoringu wydacie raport. A w międzyczasie nie będzie nic ani publikowane, ani... Publikowanego nic. Mamy tylko na wewnętrznie po prostu zbieranie materiałów. Aha, czyli przez rok zbieracie materiały, po roku ma powstać gromadzicie wszystko i wydajecie wnioski. Raport. Tak, wnioski. Tak, raport. Ja się chciałam jeszcze zapytać, bardzo przepraszam, że jestem taka wściekła, ale chciałam wiedzieć, bo jeżeli coś takiego powstało, to dla jakiegoś celu, prawda? Więc pytam, dla jakiego celu i z jakiego powodu nie było to praktykowane przez wiele lat, tylko teraz, więc... Znaczy ktoś to rozgrywa zaufania przede wszystkim do dzielnic, a przez dzielnice zdają, że tak powiem, egzaminy, bo się muszą rozliczać. No sam fakt, że kandydują już nie pierwszy rok, nie pierwszą kadencję, to też jest jakiś wynik, prawda, społeczności, która głosuje na tych ludzi. I wydaje mi się, że robienie czegoś takiego to jest w pewnym sensie, jeżeli tak, może się mylę, to jest podważanie autorytetu. Nie, bo my nadzorujemy i nie podważamy autorytetu, to chcemy zobaczyć, jak to funkcjonuje. Wierzymy, że... Podsumowywanie, w pewnym sensie, bo to sam powiedział. Ale będziemy podsumowywać, będziemy wyciągać wnioski po roku. Dopiero kiedy będziemy widzieć, jak wyglądają prace, jak również wygląda rzeczywistość, będziemy wyciągać wnioski. I to uchodzi. Nie muszą być wnioski skierowane negatywnie w kierunku danej dzielnicy. A to nie o to chodzi, że negatywnie czy pozytywnie. Chodzi o to, że tak jak przewodniczący w każdej kadencji zarząd, oni się po prostu z tego rozliczają. Są efekty, które są widoczne na terenie. No może w Krakowie jest więcej tych efektów, bo my dostajemy zbyt małe środki. Jak Państwo, że są powiedzieć, tu przychodzi, to się Państwo orientować, że tutaj zarząd łącznie z przewodniczącym staje na głowie, żeby fundusze były, żeby można było robić. My się też tutaj bijemy, skaczemy sobie do oczu, może też w cudzysłowie rzecz jasna. I nie realizujemy pewnych rzeczy, no i co? A czy w tym nam pomożecie również? Znaczy, panie, my jesteśmy z ramienia obywateli i wierzymy, że dzielnica, chociaż jest to jednostka pomocnicza, jest najbliżej obywatela i chcemy po prostu chcemy brać udział jako obywatele w funkcjonowaniu na tyle, ile możemy, w funkcjonowaniu organów władzy państwowej. Chociaż wiem, że państwo mają ograniczone działania, no to jednak państwo są najbliżej obywatela i ten raport później, który ma powstać, takie przynajmniej idealistyczne założenie mam pomóc coś zmienić na dobre. Dziękuję bardzo. Pani radna. Bardzo jakieś pytanie? Pani radna Fatrycji, bardzo proszę. Ja chciałam tak się odnieść do tej ankiety, bo tak z entuzjazmem ją wzięłam i z entuzjazmem ją pogardam. Przepraszam, że to muszę powiedzieć, ale z kilku powodów, a mianowicie takich, może nie kilku, ale na pewno dwóch. Nie podoba mi się Fundacja Batorek z natury rzeczy. A druga rzecz to jest takie bardzo, że tak powiem, bardzo takie... Personalne pytanie. Nie, tak chciałam powiedzieć. Jest takie słowo. Jest to takie trochę grzebanie w moich bardzo takich danych osobowych, których nie chciałabym, może nie intymnych, ale takich osobistych, których nie chciałabym publikować, a jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to na pewno się do nich jakoś do kobiet nie jesteśmy na takim dużym, wysokim szczeblu tej drabiny społeczno-politycznej, żebyśmy musieli się opowiadać, gdzie pracujemy, co robimy. To jest ankieta pełni fakultatywna, jak pani nie chce opowiadać? Oczywiście, to... tak, ale tylko powiem, chcę wyrazić swoją wątpliwość do tej ankiety. Także proszę się, proszę tego nie brać do siebie, że jesteście państwo uroczymi, młodymi ludźmi, a ja... Znaczy, jeżeli czujesz pani, że może pani powiedzieć na jakieś pytania, to byśmy prosili o odpowiedzi na te pytania, które pani może odpowiedzieć, a jeżeli pani uważa, że to pani nie chce odpowiedzieć, to może pani... Dobrze, jest to pani wybór. Czyli jeżeli bym tutaj wypełnia powiedzmy jeden pierwszy, to państwo wystarczy na przykład. Tylko wystarczyłoby się przedstawić. Dziękuję bardzo, pan radny Wiesław. Ja do tych wątpliwości przedstawionych wcześniej się przyłączam. Jeszcze mam jakby jedną, która mówi to, że państwo jakby chcecie reprezentować obywatela. Nie wiem, czy pytaliście się tego obywatela, ale jako sami jesteście obywatelami, to taka inicjatywa ewentualnie być może według państwa jest tak godna działania. Natomiast państwo dobrze wiecie, że
sesje rady i nasze każde spotkania, czy w ramach komisji, czy w inny sposób pracy radnych, nie są jakieś utajniane. Każdy z obywateli może przyjść w każdej chwili i przysłuchiwać się pracą i oceniać swojego radnego. Mi się wydaje, że w tym momencie Państwo tak jakby robicie sztukę dla sztuki. To jest moje zdanie. To znaczy my dlatego staramy się być aktywni, ponieważ chociaż wyciągając wnioski z frekwencji wyborczej, jaka była do wyborami do Rady Dzielnicowej, to wynosiła 12%. Poszliśmy założenia, że jednak obywatel niespecjalnie ma świadomość, jak funkcjonuje Rada Dzielnicy, bo gdyby miał tę świadomość, to by aktywnie uczestniczył, a jeżeli oni uczestniczą, to my chcemy zrobić coś za niego, a potem zaproponować mu też po narzędziu myślotami. Jeżeli mogę jedno powiedzieć, to frekwencja, która była dużo niższa niż w poprzednich kadencjach, wynikała nie z takiej zmienności obywateli do działania w ramach wyboru, tylko świadomego wybierania terminu, który był raz, że w zimie i dwa, że nie wraz z innymi wyborami, jak to było dotychczas. Znaczy, natomiast proszę, ja się powiem, że Państwo mają wrażenie, że my jesteśmy po to, żeby krytykować. Nie jesteśmy po to, żeby krytykować, tylko po to, żeby korzystać. A dobrze właśnie, trzeba krytykować. Dobrze, ale nie na wstępie. Nie na wstępie. Musisz sobie wiedzieć, kto zaś, prawda? Zauważać naturalnie dobre strony i działalność, która jak najbardziej nam będzie się dawała w naszej subiektywnej ocenie obywatelskiej za właściwą lub za dobrą, a która będzie uważać, że jest niewłaściwa, bądź gorsza. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radni chciałby zadać jakieś pytania do Państwa? Czy Państwo chcą? Ja bym chciał spytać, jeszcze Pan Woda. Czy Państwa ta ocena, po tym rocznym monitoringu, to będzie ocena pracy rady, pracy zarządu, pracy poszczególnych, indywidualnie radnych, jak to? Zarządu, z tego co pamiętam, zarządu nie, bo zarząd to jest jednostka wykonawcza gminy, nie gminy, tylko dzielnicy. Więc będziemy, monitorujemy radę i również, dlatego mówię, będzie dotyczył rady jako całości i na to, kto się składa, będą jakieś punkty z wyszczególnionych radnych. Czyli radnych indywidualnie też? Również. Czyli zarząd, Przepraszam bardzo, pan przewodniczący. Bo jak Państwo zauważyli, tu ciągle wszystkie pytające grupy takie pytanie, czy nie ma sprzeczności? Tak. Bo my pomiędzy tym, co Państwo chcecie wykonywać na rzecz Państwowej Fundacji, a nami, bo nas wybrało społeczeństwo, tutejsze społeczeństwo naszej dzielnicy. My, proszę Państwa, poprzez dyżury członków zarządu, poszczególnych radnych, dla swoich okręgów, telefonów i tak dalej, jesteśmy oceniani na bieżąco z tego, co robimy, czy mamy zamiar robić, czy w jaki sposób robimy i tak dalej, i tak dalej. My czujemy zawsze ten osąd publiczny na swoich plecach w każdej chwili. Także uważamy, że to są jedyni nasi wyborcy, którzy mogą nas oceniać poprzez pryzmat naszych dokonań, jak to koleżanki, koledzy mówili. Także tu nie ma tej sprzeczności między tą fundacją ważną, co cenia. My wierzymy, że kontrola społeczna, im jest większa, tym jest skuteczniejsza. I to jest ten mechanizm. Tak, ale ja ciągle podkreślam, że wyborcy obdarzyli nas zaufaniem. A my nie podważamy tego, a my tego zaufania nie podważamy. Jeszcze chciałabym Państwa, ja bardzo przepraszam, że ja tak dużo mówię, ale to wszystko mnie i tak troszeczkę zaintrygowało, ponieważ tak, czy Państwo tutaj będziecie, te wnioski, ja się nie boję, przecież to nie o to chodzi, bo ja już dawno zdałam egzamin z życia, że tak powiem, zawodowego. I my tutaj wszyscy pracujemy, bo jesteśmy ambitni i że nam się chce pracować, tak? Tylko że jest sprawa taka, że proszę Pana, jeżeli nawet nas podsumujecie, bez względu na to, jaka ta ocena będzie, czy za tym idą pieniądze, powie Pan, my sobie to możemy śledzić, tak jak ja tu zadałam pytanie, no że mamy tutaj listy, prawda, że mamy wykonać plan, a finanse. Bo finanse, proszę bardzo, się wszystko się rozchodzi o pieniądze. Fundacja jest na profit, więc fundacja zarabia. To znaczy, bo fundacja
fundacja powinna przeznaczyć, bo po co ona to robi, jeżeli nic tam nie pomoże. No właśnie, na to czego ja nie mam. Ale to jest taka decyzja przyszłości, nie można dysponować funduszami, szczególnie, że jeszcze nie. To kosztuje wszystko, bo właśnie się dymnie, bo nie wyjedzie to, jak na to są pieniądze, to nie ma na to, co ludzie oczekują, proszę pana, ile jest tak strasznie zaniedbane. Szanowni Państwo, bardzo proszę, czy jeszcze coś? Czy to już wszystko ze strony Państwa? Znaczy nie, ja odpowiadam na pytania w tym momencie. Dobrze, czyli rozumiem, czy jeszcze ktoś z Państwa radny? Pani radna Stabryła. I jak wysokie będą nakłady na te badania? To znaczy? No jaka kwota jest przeznaczona na przeprowadzenie badania? Już mam jeszcze nie, bo ja jestem monitorem, a nie koordynatorem tego projektu, więc ja nie zajmuję się finansami. Ale jest im na stronie internetowej, jakie... Czy jedzie, czy jedzie, na stronie Fundacji Plantorego, czy Fundacji? Nie, naszej Fundacji. Naszej Fundacji. Jak są brane wysokości? Finansowane ze środków programu na Fundacji, a w działaniu Fundacji imienia Stefana Batorego, czyli dokładnie tutaj mam nadzieję, że można znaleźć. Tak, ale na stronie Fundacji naszej, nie Batorego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa oświadczenia komunikata? Tak. Pan radny Wrocław, pan radny Wrocław. Dziękuję. Czasami mamy być w obronie plan zagospodarowania mogiły i tutaj chciałem podziękować panu przewodniczącemu zaangażowanie właśnie w tą sprawę. Nie mówił sam od siebie, że uczestniczył w rozprawie właśnie w poprzednim tygodniu właśnie w tym temacie, a ja to po prostu chciałem tutaj głównie się. Dziękuję. Ja też, jeżeli można, też chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie, bo nie tylko byliśmy w sądzie, ale również byliśmy u pani prezydent, gdzie pan przewodniczący te problemy przedstawiał, jakie na skutek rozwoju. I bardzo, bardzo za to dziękujemy i prosimy jeszcze, żeby pan przewodniczący się włączył do tej akcji, a radny prosimy o poparcie, bo walczymy nie prywatne sprawy, tylko dla właśnie mieszkańców naszego osiedla, i to wszystkie będą powodzenie w dzielnicy numer 18 pod patronatem, czy pozostałym, że tak powiem, pan jest to 15 października 2012 o godzinie 18 wszystkich uważam zapowiadanie zgodnie z listą obecności. Zamykam 8, proszę Państwa, zamykam 23 sesję Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta, zwołaną na dzisiaj 17 września 2012 roku, godzina 18. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Pani Radnej Eli.